Cześć, witajcie, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam historię Władimira Putina. Jak to się stało, że dzieciak żyjący w skrajnej biedzie stał się miliarderem? Zapraszam. Zanim omówimy sobie samą historię Putina, może warto by było spojrzeć też na jego przodków. Nie wiem, czy wiecie, ale dziadek Putina, Spiridon Iwanowicz Putin, jako chłopiec, dostarcza posiłki dla raz Putina, później był kucharzem Lenina i szefem kuchni w jednej z willi Stalina. Bohater w cudzysłowie dzisiejszego odcinka był drugim synem Władimira Spiridowicza Putina, zaś jego matką była Maria Iwanowa Szelemowa. Ich pierwszym dzieckiem był Wiktor, który w wieku dwóch lat zmarł, a przyczyną było prawdopodobnie niedożywienie albo brak lekarstw. Co do Matki Putina to nie do końca jest wiadomo, ponieważ niektóre źródła uznają za wiarygodną relację wier Putin podającej się za biologiczną matkę Władimira Putina. Według jej słów, przyszły prezydent Rosji urodził się we wrześniu 50. roku w obwodzie perskim. Jako nieślubny syn Wiery i żona tego mężczyzny, Płatona, priwałowa, a od trzeciego do 10 roku życia mieszkał z ojczymem i matką w Gruzji. Mimo, że Włodia wychowywał się w skrajnej biedzie, to był rozpieszczony. Według Maszy Gesen w książce o Putinie, Człowiek bez twarzy twierdzi, że w szkole podstawowej jako jedyny miał zegarek. Putin urodził się 7 października 1952 roku. Edukację zaczął w 1960, mając 8 lat. Przez pierwsze cztery klasy był pod opieką nauczycielki po kursach wieczornych. Z powodu awantur został wykluczony z grona pionierów, a nauczyciele nie wróżyli mu wielkiej kariery. Uważali, że w najlepszym wypadku będzie pracował w bezpiece. Byli tacy, co go nie wykluczali, ale nie z tego, że będzie super człowiekiem i w ogóle, tylko z tego, że stoczy się na drogę przestępstwa. Tam, gdzie się urodził, tam też studiował, bo w 1975 roku ukończył studia na Wydziale Prawa Państwowego Uniwersytetu w Leningradzie. Wszystko co złe zaczęło się już na studiach, kiedy dołączył do KPZR, czyli komunistycznej partii, Związku Radzieckiego, w której pozostał aż do czasu jej rozpadu. Oprócz tego, już na studiach agenci KGB zauważyli w tym młodym człowieku potencjał do bycia przestępcą. W wieku 18 lat osobiście udał się do siedziby KGB w Leningradzie, aby zadeklarować chęć zostania agentem. W 1984 roku został wysłany do szkoły szpiegowskiej w Moskwie. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w KGB jako oficer. Operacyjny. Mając 33 i 35 lat, działał jako dyplomata, i to oficjalnie, gdzie miał zajmować się werbowaniem tajnych współpracowników. Najnudniejszym epizodem w jego życiu było od 1990 do 96, bo tam po prostu wrócił do ZSRR, objął stanowisko doradcy rektora w Leningradzkim Uniwersytecie Państwowym, objął stanowisko. Przewodniczącego Komitetu Spraw Zagranicznych w Urzędzie Mera Miasta. 20 sierpnia 1991 roku, w trakcie trwania puczu moskiewskiego, wystąpił ze służby w KGB. W latach 92-96 pełnił funkcję zastępcy Mera Petersburga. Był odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe i inwestycje zagraniczne. Dzięki swojej pozycji, tam miał właśnie możliwości nawiązania licznych kontaktów z osobami najwyżej postawionymi w państwie i po tym wszystkim stanął na kolejnym schodku, gdzie został powołany do pracy w administracji prezydenta Rosji Borysa Jelcyna. Inicjatorem ściągnięcia Putina do Moskwy był ówczesny szef administracji prezydenta Antolii Czubajs. No i wtedy Putin objął stanowisko zastępcy szefa administracji nieruchomościami prezydenta a w 1997 roku zastępcy szefa administracji prezydenta i szefa głównego zarządu kontroli. Od maja do lipca 1998 roku był pierwszym zastępcą szefa administracji prezydenta, a od lipca 1998 roku do sierpnia 1999 roku był szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa, sukcesorki KGB. Od marca 1999 roku był jednocześnie sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Więc po prostu w ciągu kilku tych lat pracy w Centralnej Administracji Federacji Rosyjskiej szybko zdobył zaufanie największych osób w państwie dzięki poparciu m.in. Antonia Czubajsa i Borisa Bieriezowskiego. Putin został 9 sierpnia 1999 roku powołany na stanowisko premiera. W Putinie upatrywano potencjalnego następcę Jelcyna na stanowisku Prezydenta. Jako premier Putin wprowadził ponownie wojska rosyjskie na terytorium Czeczenii. No i teraz tak. Ta data, którą właśnie zaraz wypowiem, tak naprawdę zadecydowała o tym, co teraz dzieje się na świecie, o tej wojnie, o tym, że Putin doszedł do władzy. 31 grudnia 1999 roku, wraz z rezygnacją Jelcyna ze stanowiska prezydenta, prezydentem kolejnym został właśnie Putin. Mimo wszystko nie było to na tyle oficjalne, jak mogłoby się wydawać, bo oficjalne wybory odbyły się 26 marca 2000 roku, kiedy właśnie Putin został głową państwa. Z frekwencją właśnie około 53% głosów wygrał wybory. W kolejnych wyborach prezydenckich, które odbyły się 14 marca 2004 roku, zdobył 71,2% głosów, o ile nie zostały sfałszowane i zwyciężył już w pierwszej turze. Największym problemem, z którym zmierzył się Putin, było osiągnięcie 50% frekwencji, wymaganej do ważności wyborów. No i Putinowi się udało. 7 maja 2004 roku Putin został zaprzysiężony na drugą, czteroletnią kadencję na stanowisku głowy państwa. 7 maja 2008 roku przekazał stanowisko prezydenta w ręce pana, który nazywał się Dmitrij Miedwiediew. Kombinuję, bo nie wiem, jak to się odmienia. Tego samego dnia Miedwiediew przedstawił przewodniczącemu Dumy Borisowi Gryzyłowowi kandydaturę Putina na stanowisko premiera. 8 maja 2008 roku Duma zatwierdziła kandydaturę Putina. 4 marca 2012 roku został ponownie wybrany na prezydenta Federacji Rosyjskiej i rządzi do dziś. <tryk>